Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W Polskim Radiu 24 obecny szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, wypowiedział słowa, które obiegły wszystkie właściwie ważniejsze media głównego nurtu. Toczy się dyskusja na temat tych słów. Generał Kukuła poszedł nieco dalej, przybliżając plany Sztabu Generalnego. A myślę, że warto się przyjrzeć tym słowom, które tutaj zacytuję. Dziś jesteśmy przekonani, że ewentualna wojna będzie długotrwała, krwawa i większość żołnierzy zawodowych nie dotrwa do końca. To rezerwiści będą jej zasadniczym podmiotem. Oni ją skończą. Musimy zmienić myślenie, zbudować strategię służby powszechnej, która wyrówna. Wszystkie formy służby wojskowej. Koniec cytatu. To powiedział generał Wiesław Kukuła. Rozwinął temat, mówiąc o tym, że chce przesunąć punkt ciężkości z tzw. Tak rezerwy pasywnej na rezerwę aktywną, która byłaby non-stop związana z jakimiś formami, Aktywności, jeśli chodzi o ćwiczenia rezerwy, byłaby przywiązana do konkretnych jednostek wojskowych, brałaby udział w ich życiu, byłaby szkolona i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z przygotowywaniem wojska polskiego, ale także, a może nawet przede wszystkim społeczeństwa, narodu polskiego do wielkiej wojny, do wojny pełnoskalowej. Żaden odpowiedzialny oficer, tym bardziej w randze generała, a tym bardziej na stanowisku szefa sztabu generalnego, pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej, nigdy nie, o, nie ośmieliłby się powiedzieć o próbie tworzenia systemu powszechnego szkolenia i takiej powszechnej służby, gdyby rzeczywiście nie było realnej groźby włączenia Polski w wielki konflikt, w konflikt pełnoskalowy. To jest yy, Odwrócenie o 180 stopni podejścia i trendów, które obserwowaliśmy przez ostatnie trzy dekady. Mamy po takich słowach nie, no, niezbitą wręcz pewność, że to, o czym mówili dotychczas czy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czy marszałek Sejmu, to nie są jakieś czcze przechwałki, to nie są jakieś, powiedziałbym, didaskalia, ale to są rzeczy, o których się mówi na salonach, czyli ta groźba włączenia Polski, czy jak mówię, wepchnięcia Polski w nie naszą wojnę niestety jest bardzo duża. To obserwujemy obserwujemy chociażby te mające trwać miesiąc, ćwiczenia. Syren alarmowych w Warszawie przez miesiąc są testowane. Syreny alarmowe w Warszawie mówi się o powszechnym, powszechnej służbie wojskowej. Włączaniu, zgodnie z zresztą z ustawą o obronie ojczyzny, naprawdę bardzo szerokich mas społecznych w, ten, w, ten, w te systemy. To jest nic innego jak no, przygotowywanie, przygotowywanie nas do wojny. Kontekst geopolityczny Państwo doskonale znacie. Mówię o tym od wielu, wielu lat. Mówię o tym, że my, to nie nasza wojna że naszym celem nie jest wojować, a handlować. Żadna wojna tutaj w regionie, włączanie Polski w jakikolwiek konflikt nie jest w naszym interesie, ani wysyłanie żołnierzy gdzieś tam poza Europę również nigdy nie było w naszym interesie, nie jest i nie będzie. Polska nie ma takich potrzeb geopolitycznych, aby nasi żołnierze mieliby być wysyłani gdzieś na Bliski Wschód czy w inne regiony świata. Dlatego, Szanowni Państwo, tak ważne jest, tak ważne jest, aby społeczeństwo wreszcie obudziło się z letargu Zobaczyło, co się dzieje na Ukrainie, gdzie wielu młodych ludzi po prostu stało się mięsem armatnim. Straty Ugra Ukrainy są ogromne, ogromne. Ukraina, w mojej ocenie, przegrała już tę wojnę. Ukraina stała się zderzakiem strategicznym mocarstw anglosaskich, co przyznał zresztą pośrednio. Amerykański dziennik New York Times 25 lutego bieżącego roku, właśnie opisując, jak Amerykanie i Brytyjczycy stworzyli 12 wielkich baz wywiadowczych na Ukrainie, przekształcając to państwo w przyczółek do operacji hybrydowych przeciwko Rosji. Pytanie, czy Polska jest kolejna, czy Polska jest kolejnym zderzakiem strategicznym mocarstw anglosaskich? Niestety, tutaj można postawić hipotezę, że tak, że całe te, ta, cała ta rozbudowa amerykańskich baz logistycznych na terytorium Polski, cała ta tak zwana umowa. O wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, właśnie temu służy. Podobnie zresztą jak ta umowa, umowa z Ukrainą o właśnie przekazywaniu, bezpłatnym przekazywaniu sprzętu wojskowego temu państwu. Dlatego jest tak. Szalenie istotne, aby społeczeństwo bardzo dobitnie i masowo pokazało swój sprzeciw wobec próby traktowania nas wszystkich, naszych dzieci, naszych rodzin jako mięsa armatniego. Warto, szanowni Państwo, zamanifestować już 1 maja w najbliższą środę o godzinie 12.00 w Warszawie. Na marszu pokoju nasz sprzeciw wobec próby wpychania Polski w cudzą wojnę. Powiedzmy bardzo głośno: to nie nasza wojna. Powiedzmy bardzo głośno: wyraźmy nasz sprzeciw wobec próby wykorzystywania naszych bliskich jako mięsa armatniego. Powiedzmy bardzo y, dobitnie: y, stop jakich, jakimkolwiek wojną. Sprzeciwmy się także temu, co się dzieje obecnie w Strefie Gazy. Warto pokazywać to co, to, co tam się dzieje, mówić o tym po imieniu. Wielokrotnie to już nagłaśniałem. Będzie czas na to, aby również uwypuklić temat Strefy Gazy, Palestyny na Marszu pokoju w Warszawie. Jeszcze raz serdecznie Państwa zachęcam, najbliższa środa, 1 maja 2024 roku, godzina 12.00, spotykamy się przed Krzyżem Trauguta, i stamtąd idziemy pod pomnik Małego Powstańca przy, na ulicę Podwale, aby przypomnieć, przy pomniku Małego Powstańca, że największymi ofiarami każdej wojny są bezbronni cywile dzieci, kobiety, starcy. Powiedzmy bardzo głośno wszystkim rządzącym Polską: To nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.